Szanowni Państwo, otwieram 36. sesję Rady Gminy, na której to serdecznie witam wszystkich radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Zastępcę, jak również Pana Skarbnika i naszą Panią Protokolą, Panią Dyrektorę. Proponowany porządek posiedzenia, Szanowni Państwo, to otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum i w tym momencie stwierdzam kworum, nie ma dwóch radnych, Pana Olejnika i Pana Stasiaka. Być może, że jeden z nich dotrze. Pan Stasiak dzwonił, że nie będzie mógł dotrzeć. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Protokoły wszyscy Państwo otrzymali. Dodatkowo są w Biurze Rady Gminy. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. W tym punkt pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofolska w zakresie i podpunkt pierwszy dzierżaw gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy, podpunkt drugi sprzedaży mienia gminnego w 2012 roku. Punkt czwarty, sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Punkt piąty, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania gminy Wola Krzysztofolska z wykonania budżetu za 2012 rok. Punkt szósty, opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Punkt siódmy, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium wójtowi gminy za wykonanie budżetu gminy w 2012 roku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Podpunkt drugi, udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2012 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Ważniewice Duże. I punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Obrzęczów. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofolska. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty skład należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadający gminie Wola Krzysztofolska lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz gminy Wola Krzysztofolska nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu piotrkowskiego położonej w obrębie gminy. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie górskim. Punkt 17. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacje o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt 18. Interpelacje i zapytania. Punkt 19. Zakończenie obrad. Taki jest proponowany porządek posiedzenia. Teraz poproszę o przegłosowanie protokołu z poprzedniego porządku posiedzenia obrad. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku? Pani Basia.
Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Pozostali za. I teraz proszę o przegłosowanie protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Czyli jednogłośnie. Dziękuję. Dobrze. I przechodzimy do punktu następnego, czyli trzeciego sprawozdania Komisji Rady Gminy. I proszę bardzo, Komisja Zdrowia. Panie Przewodnicząca, gdyby się Komisja Zdrowia nie udarzywała, ale przedstawię plan pracy na drugie półrocze 2013 roku. Pierwsze, zapoznanie członków Komisji ze zmianami przepisów dotyczących pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, wydawanie opinii dotyczących projektów uchwał, zapoznanie członków z informacją dotyczącą wykorzystania budżetu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Czwarte, zapoznanie członków komisji z informacją dotyczącą dożywiania. Szóste, zapoznanie członków komisji ze sprawowaniem dotyczącym zorganizowania powozu letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Punkt siódmy, zapoznanie członków komisji ze sprawozdaniem dotyczącym wykorzystania środków z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych za 3 kwartały. 8. Zapoznanie członków komisji z realizacją nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wola Krzysztofowska. 9. Zapoznanie członków komisji z informacją dotyczącą stanu przeciwpożarowego na terenie gminy. 10. Zapoznanie członków komisji z informacją dotyczącą stanu funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej terenu gminy Wola Krzysztofowska. Punkt 11. Zapoznanie członków komisji z informacją dotyczącą bezpieczeństwa na terenie gminy przygotowaną przez komisarzy policji. I punkt 12. Współpraca z innymi komisjami. Proszę, czy są jakieś pytania czy zmiany? Proszę bardzo, przegłosujmy przedstawiony plan pracy też panu przewodniczącego. Kto jest za? Wszyscy jednogłośni. Dziękuję bardzo. Pan Plik? Wstrzymujący. Proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty. Szanowna Rado, w punkcie najpierw posiedzenie Komisji Samorządowej Oświaty, Kultury i Sportu odbyło się raz i na posiedzeniu mieliśmy podjąć sprawy analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnych Bibliotek Publicznych. Niestety no, nie dostaliśmy sprawozdania w związku z tym, że pani dyrektor tłumaczyła się, że są dni woli. Następnie omówiliśmy organizację zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012-2013 i tutaj pani Karolina Boskowska przedstawiła nam szczegółowo różne informacje na temat organizacji tych zajęć. Tutaj radny Wiesław Poszczegół wniósł o to, żeby więcej zajęć odbywało się w czasie wakacji w szkołach. Następnie mówiliśmy zakres planowanych prac i remontów w obiektach oświatowych. Tu też pani Karolina Dzieckowska przedstawiła nam prace, jakie będą robione w szkołach. Następnie omówiliśmy projekty uchwał Rady Gminy i wszystkie były opiniowane pozytywnie. Następnie zapoznaliśmy się z planem pracy Komisji na drugie półrocze, który ja teraz tutaj mogę przedstawić. Proszę bardzo. Pracy, czy wszystko powiedziałam? Plan pracy Komisji Samorządowej Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wola Krzysztofowska, drugie półrocze 2013 roku. Pierwsze, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy. Dwa, opiniowanie projektów zmian w budżecie gminy na rok 2013. Trzy, wizytowanie, ocena pracy i funkcjonowania podległych placówek oświaty, gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola. Cztery, współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie gminy Wola Krzysztofowska. 5. Współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy. 6. Inicjowanie działań propagujących osiągnięcia gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 7. Wizytowanie świetlic działających na terenie gminy. 8. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy. 9. Współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy teraz plan pracy przedstawiony przez panią przewodniczącą. Kto jest za? Wszyscy jednogłośni, dziękuję bardzo. I proszę bardzo, przewodnicząca jeszcze budżetowej.
I komisja budżetowa też spotkała się raz. Omówiliśmy oczywiście sprawy tutaj gminne i tak samo mieliśmy troszkę innych spraw, typu informacje dotyczące wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Też nie dostaliśmy żadnych informacji, bo pan dyrektor po prostu tłumaczyła się, że są w woli, dopiero przedstawi nam to w lipcu. Tak samo utrzymanie wojsk Orlik w Woli Czwopolskiej i Bujnach. Tu w Bujnach pani dyrektor dostarczyła, niestety Orlik w Woli nie, no i nie mogliśmy nic tutaj porównać. Omówiliśmy projekty uchwał Rady Gminy i ustaliliśmy plan pracy komisji. I tak, za... za punkt pierwszy to było co? Podjęcie uchwały w sprawie nie wiem, co jest na tej przepraszam bardzo. Mam starze. To protokołu sobie weź. Tak, tylko że mam. Dobrze. Zmiany w budżecie gminy na rok 2013 i tutaj głosowało się w radnych i ktoś mi się tu nie znalazł. Bo wszyscy byliśmy za. Bo na pewno były głosy wstrzymujące się mam. No, przy której uchwale? Przy pierwszej. Budżetowej. Znaczy jest wydane opinię pozytywną, więc dobrze zostawmy tak. Następnie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Czwopolska i tu też wydano opinię pozytywną przy głosach wstrzymujących się. Następnie udaliśmy się w teren i komisja obejrzała most w Radziątkowie. Tutaj wnioskujemy o to, żeby jednak nie budować nowego mostu, tylko go naprawić, tak no, z wizji lokalnej przynajmniej tak żeśmy to stwierdzili. No i jeszcze pojechaliśmy do miejscowości Gorzec obejrzeć dom, który tutaj ma być zakupiony na dobudowy. No i też no, stwierdzamy, że jednak no, nie będzie to tylko jakiś tam mały napraw, który potrzeba, ale no, całej rozbiórki tego domu, więc też wypadało się zastanowić nad zakupem tej działki. Poza tym radny wnioskował o szersze i dokładniejsze wykraszanie rowów na terenie gminy i oczywiście te rowy też tam w Gomulinie, żeby to było jak najlepiej robione. Całej gminy? No tak, ale to było. Chodziło o całą gminę, tak, nie całą gminę. Dziękuję. Problem dotyczy. Proszę bardzo, Michał pierwszy. Ja mam pytanie do pani przewodniczącej Komisji Oświaty, może do tego pierwszego sprawozdania odnośnie, no bo dzisiaj się rozpoczynają wakacje i żeście poruszali ten temat, tak, na komisji. Mhm. Czy jakieś zajęcia będą się odbywać dla dzieci w trakcie właśnie wakacji, nie, szkoła? Właśnie, nie, nie. W ogóle, tak? W ogóle. Znaczy na obecną chwilę nie, pani Karolina będzie się stała na jej. Dobrze, proszę bardzo, pan radny Wich. Dziękuję pani przewodnicząca. Ale jeszcze plan pracy. Dobrze. Umknęło mi to do przewodniczącego ładu i porządku, jeśli mogę wrócić, tylko to dwa słowa. Szanowni radni, panie wójcie, pani przewodnicząca i do przewodniczącego się tu chcę odnieść, ale i do pana wójta, żeby to głośno dotarło. Panie wójcie, ta droga nieszczęśliwa, która o tej się tak mówi w Gomulinie, przy tym wiatraku, niedokończona, ale budowana w trakcie, że wymaga już wielkiego remontu, to mówiłem i tu chyba kolega Kolecki to potwierdzi, bo uważam, że chyba widzi, po czym się jeździ, ale druga rzecz, ale zaraz, to jest temat, bo to się ciągnie, ale chodzi mi o porządek na tej drodze. Szanowni radni, panie wójcie, czy my możemy coś zadziałać na tej drodze? W tej chwili tam się zrobiło śmietnisko na tym kawałku asfaltu, gdzie jest zbudowane. Mój kolega jechał tam dzisiaj? No nie. Fruwające jakieś papiery, tektury, no ta droga się zrobiła jakieś... Ale to już tam przy młynie? Bliżej? Od młyna jadąc w kierunku Majkowa, ale na zrobionym asfalcie. Nie na grysie, tylko na asfalcie jeszcze tym zrobionym. I panie wójcie, czy my możemy coś zadziałać? No uważam, że do właściciela, żeby jakimś pismem czy coś. A tam przy lewej, po lewej stronie, no, ale przy krawężniku.
to sypane są jakieś popioły, brudy, odpady. Także ten kawałek drogi, szanowni radni, to wygląda bardzo niechlujnie. Dość, że jest nieskończona budowa, ale ktoś robi bałagan. Ale to robi bałagan, uważam, że właściciel i kierowcy tirów. Przede wszystkim, tam jest przy tym skup palet. Do tych palet sobie podjeżdżają przez krawężniki, tam jest wyciągane takie błoto przez takie, a jak raz bagno. No panie wójcie, tylko taka prośba, czy my możemy w tym momencie coś zadziałać? A jeszcze teraz drugi temat do, co koleżanka powiedziała, to na temat Komisji Budżetu i Rozwoju, no muszę się odnieść. Panie wójcie, też z pytaniem i to jest, bo koleżanka tu przewodnicząca i sama komisja tego nie wie. Kto, jak tu można użyć tego słowka? Kto zrobił oględziny tego mostu w tym Radziątkowie, a podjęte takie decyzje do budowy tego mostu? No panie wójcie, z szacunkiem, ale cała komisja budżetu, cała komisja, wraz tu z kolegą Zbójem, jak już kolega Zbójem się do tego przyznał, że jednak tego mostu nie trzeba budować, no to panie wójcie, nie wiem, czy to taki wymysł jest, wystrzelić tylko do przodu, budować most. Bez oględzin, bez wiedzy, bez niczego. No przecież panie wójcie, to po tym moście w tej chwili to cztery ciągi na raz mogą jechać. I się nie załamie. A budowa mostu... Panie przesadza, no. No, ale budowa mostu w tej chwili, no to szanowni radni, no uważam, że trzeba podejść do tej sytuacji. Bo to tak naprawdę wyszczałowo się czegoś nie robi, bo to tak wygląda, że pieniądze są na kółce, bierzemy, jedziemy i dobrze, robimy. Dobrze, panie radny. Może to w późniejszym momencie. No nie, ale to jest przy komisji, to trzeba powiedzieć o tym. Ale będzie uchwała, panie. Mówiła pani przewodnicząca, także. Poproszę o plan pracy, pani przewodnicząca Komisji Oświaty. Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Wolnostopolska na drugie półrocze 2013 roku. Pierwsze, opiniowanie zmian w budżecie na rok 2013. Dwa, opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy. Trzy, opiniowanie wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Cztery, podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych dotyczących budżetu gminy. Pięć, promowanie gminy, wprowadzanie nowych inwestycji. Sześć, opiniowanie inwestycji gminy przez realizację i w trakcie realizacji wyjazdy w teren. Siedem, zapoznanie członków komisji z realizacją założonych zadań przez organy pozarządowe, które dostały dotację z budżetu gminy. Osiem, opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Dziewięć, gospodarka mieszkaniowa. Dziesięć, współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przewodnicząca, ja jeszcze bym miała słowo do tutaj tego sprawozdania z Komisji Oświaty, kiedy pani przewodnicząca przedstawiała informację, że pani dyrektor Domu Kultury nie miała czasu. No myślę tutaj, że pani dyrektor Domu Kultury to ma czas. Cały rok jest prowadzony remont. Nic się w Domu Kultury nie dzieje. Czyli opracować takie informacje nie miała czasu, a dni woli, no bądźmy szczerzy. Wiele pozostawiają do życzenia. Jak to było zorganizowane i tak dalej. Także myślę, że pani dyrektor tutaj się... Proszę państwa, tylko praktyka wygrywa. Jest taka, że informacje z wykonania budżetu GOP-u robi się za pół roku i ta informacja jest dostępna pod koniec lipca i prośba, żeby to po prostu uwzględniać. Wtedy jest na piśmie... Światowo chodziło, tak, ale no, wtedy w tych wszystkich aspektach jest to napisane, bo jest taki obowiązek i myślę, że to jest ten moment najwłaściwszy do sprawdzenia. Dobrze, dziękuję bardzo. Urocze się kończy 30 czerwca. Głosujemy przedstawiony plan pracy, jak chodziło, przez Komisję Budżetową. Kto jest za? Wszyscy jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli Komisja Rewizyjna. Poproszę pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, szanowni radni, szanowni te pani goście. Komisja Rewizyjna opracowała 11 czerwca i tematem tej kontroli było wykonanie budżetu za 2012 rok, ale ja może w pierwszej kolejności przeczytam protokół numer 33 z kontroli przeprowadzonych z dnia 15 maja, bo to będzie zgodnie z porządkiem. I tematem ten skład komisji był cały, pełny, 5 osób. Tematem kontroli była dzierżawa gruntów innych nieruchomości stanowiących mienie gminy, a punktem drugim sprzedaż mienia gminnego 2012 roku. Tutaj wyjaśnień udzielała nam pani Bogusława Dziwecka, pani Anna Łaszewska i pani Danusia Kroczyk. Przedstawili oni nam stan mienia nieruchomości gminy. Tutaj żeśmy zbadali
umowy dzierżaw gruntów komunalnych, rolnych, przeznaczonych dla potrzeb gospodarstwa domowego, najmu lokali przeznaczonych dla stołówki szkolne, najmu lokali w placówkach oświatowych, najmu czynszu mieszkaniowego. Komisja nie, tutaj odniosła się tej umowy, wszystkie były zgodne, także dotyczące sprzedaży mienia gminnego. Pani Danisza Kroczyk przedstawiła nam wykaz dotyczący dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, to jest gruntów dolnych, działek budowlanych na ogólną kwotę 773 784 groszy. Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją całą. Dotyczyło to sprzedaży działek położonych w Woli Krzysztofowskiej na terenie byłego gruntu. Do sprzedaży jest przeznaczonych 21 działek. Tutaj wójt, zarządzeniem pana wójta wydanym w dniu 6 lipca numer 51/12 w sprawie sporządzenia wykazu tych działek do sprzedaży, bo jest następny przetarg ogłoszony, gdzie wyniki będą dopiero w lipcu, bo w pierwszym przetargu została sprzedana tylko działka jedna za kwotę 430 tysięcy i sporządzony został akt notarialny. I w związku z tym, że było małe zainteresowanie, doszło do obniżenia tutaj wartości tych działek i zastosowano bonifikatę 40%. Drugi przetarg był 11 października 2012 roku i tu sprzedano dwie działki. Pierwsza działka za kwotę 48 196,32 grosze, druga działka za kwotę 41 417,79 groszy. W związku z tym są spisane negatywne protokoły i ogłoszono trzeci przetarg na 8 marca 2013 roku, ale też nie sprzedano żadnych działki. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony z chwilą składania ofert, kiedy będzie zainteresowanie tymi terenami. Także żeśmy dokonali kontroli sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Woli Krzysztofowskiej i tutaj członkowie komisji nie stawiali żadnych zastrzeżeń, a także pytali członkowie o sprzedaż budynku po byłej szkole w Rokrzycach. Pani Raszewska poinformowała, że sporządzony został wykaz tej nieruchomości do sprzedaży i po upływie terminów ustawowych sporządzany zostanie z protokół uzgodnień, a następnie będzie spisany akt notarialny. Będzie to sprzedaż na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szansa zgodnie z uchwałą Rady Gminy, która była podjęta w dniu 26 marca 2013 roku. Jest to numer uchwały 32, łamane przez 274, łamane przez 13. Członkowie komisji pytali, czy przy zastosowaniu tak wysokiej bonifikacji nie można w akcie notarialnym zapisać zobowiązania dla kupującego o przeznaczeniu tego budynku na prowadzenie działalności wynikającej z obecnego statutu stowarzyszenia. Na tym kontrolę zakończono. Ja może tylko przeczytam wnioski po kontroli. Członkowie komisji stwierdzają, że w 2012 roku grunty i inne nieruchomości stanowiące mienie gminy dzierżawione były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących sprzedaży mienia gminnego w 2012 roku komisja rewizyjna nie wnosi uwag. Członkowie komisji wnoszą, aby był przestrzegany paragraf 4 umowy użyczenia przy podnajmowaniu pomieszczeń na wniosek mający budynek w użytkowaniu osobie trzeciej, to znaczy była wyrażona zgoda przez użyczającego. Członkowie komisji wnoszą, aby przy zawieraniu umów użyczenia lokali gminnych był zapis o tym, że traci moc poprzednia umowa w tym zakresie oraz aby wszystkie dokumenty zawierały miejsce za tym sporządzenia. Na przykład brak daty spisania aneksu do umowy z dnia 28 maja 2001 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Czy pan wójt chciał coś dodać? Nie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy. Nie, to uchwała. Proszę bardzo. Uchwała numer 34, łamane przez 2013 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska. Na podstawie artykułu 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu Gminy Wola Krzysztofowska Rada Gminy Wola Krzysztofowska uchwala się następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej dnia 15 maja 11 czerwca 2013 roku kontroli Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie, punkt pierwszy, dzierżaw gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy,
punkt drugi, sprzedaży mienia komunalnego w 2012 roku, przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wyjaśnieniami wójta gminy dotyczącymi podnajmowania osobom trzecim pomieszczeń budynków komunalnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy przedstawioną uchwałę. Kto jest za? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Pozwolę przeczytać sobie plan Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wolaczysz-Topolska na drugie półrocze 2013 roku. Przedmiot kontroli. Termin kontroli lipiec 2013 roku. Cała gmina, jednostka kontrolowana, Urząd Gminy. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy, skargi wniosku mieszkańców za pierwsze półrocze 2013 roku. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku kadencji. Miesiąc sierpień. Kontrola rozliczenia inwestycji pod względem finansowym oraz wykonania jakości odebranych rogów. I tutaj komisja zgodnie z zapisem z protokołu z poprzedniej rady dokonamy rewitalizacji miejscowości Bogdan. Wrzesień 2013. Kontrola poniesionych wydatków na administrację za pierwsze półrocze 2013 roku. Ocena wykonania